Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Farming Simulator 22. Jak widzicie, jest niedziela, 16 lipca. Odcinek oczywiście na wtorek. No bo stwierdziłem, że jednak chyba uda mi się co 2 dni wrzucać, jak na razie. A później to w sumie zobaczymy. No ale dzisiaj. O, jak widzicie, tam rządzisz sobie po prawej, tam na ekranie sobie tam tańcuje. Wykręcona wraca. No. A dzisiaj będziemy kosić pole na 47 bat i 3 rzepaku. Na dwa kombajny, ale to na spokojnie. McCormick robi orkę na polu numer 68 na kontrakcie, a Walter robi sobie na polu numer 30. Kurde, ma zero. Rzeczywiście 21-24, więc trzeba się dosyć sprężać. Ale zanim to jak widzicie, mam tutaj John Deere 6R. No i po prostu wywożę sobie kamienie. Wow, co ja mam tak daleko tą kamerę? Halo? Co tu się stało? Nie no, ładuję sobie kamienie i je będę wywozić. Dobra, pierwsza łyżka. Może być sobie na tej jedynce. No tych kamieni trochę tutaj jest, więc może być nawet i cały zestaw. Chociaż nawet nie wiem, ile tych kamieni w sumie, ale dosyć dużo. Dobra, druga tona. No i dobra. Spacja. Może sobie zrzucę bieg. Oj, nie. Nie ten. Może C będzie wolniejsze. No A w sumie pojedziemy sobie. Bo do tej roboty nie jest mi szybkość potrzebna, tylko bardziej precyzja. Może C2 w sumie. A2, sorry. Dobra. Dziewięć i pół, to znaczy te 1,5 km szybciej będę jechał. No i pole numer 30 jest 73% zrealizowane, więc fajnie, fajnie. 4 tony załadowane, a tu jeszcze jest tych kamieni. Mówię, nie wiem ile tych kamieni tutaj jest, bo to jest, nie jestem w stanie tego policzyć. O, 68 jest zrealizowane. Więc 20 tysięcy na konto zaraz spadnie. Stwierdziłem sobie, że wywiozę sobie to na odcinku, no bo inaczej nie ma kiedy. A poza tym nie chciałem samych żniw tylko robić. Więc. Dobra, jednak otworzę to okno na chwilę, bo kurde się ugotuję tu. Bo jest dzisiaj cały dzień tak gorąco. Oczywiście 30 stopni dzisiaj było znowu. Oczywiście mówię o niedzieli. Jutro poniedziałek, więc jutro ma być trochę chłodniej, bo mam dzisiaj 28, więc. W sumie to dużo chłodniej nie będzie, ale zobaczymy, jak to będzie. John Deere sobie powoli kosi. No i właśnie o to chodziło, żeby pierw kamienie zawieźć. Jak przyjadę z kamieniami, no to już będzie, poprzeczniaki będą obcięte, tak? Więc już będę gotowy na koszenie na dwa kombajny. Więc o to chodziło. No i stwierdziłem, że odcinki będą się pojawiać po kolei. Oczywiście wiadomo, w sobotę zawsze GR Plus będzie, ale postaram się w tygodniu co drugi dzień wrzucać. Mówię, postaram się, bo nie wiem, jak to będzie. Że w tygodniu postaram się. Tygodniu postaram się na 2 dni wrzucić odcinek, a na weekend to wiadomo. Czyli postaram się w piątek, sobota, niedziela, żeby odcinki były. No na sobotę akurat mam odcinki, no bo wiadomo, Gear Plus, który jest zawsze wcześniej nagrany, więc
Tak to jest. A jak to dalej wyjdzie, to nie wiem. No i dobra, i do przodu. Kurde, ile tych kamieni? Już 10 ton załadowałem, a tu już od cholery ich jeszcze leży. Dzisiaj Gearcrux FS15 nagrywaliśmy. Przez 2 godziny chyba graliśmy, albo prawie dwie. Coś tam porobiliśmy, ale robimy przedostatnie żniwa, więc tam w sumie już dużo nie zostało nam do nagrania. Zostało nam tylko skosić, zasiać i skosić. Czyli 2 razy żniwa, można powiedzieć, żeby zrobić. Ale Kruk mówi, no to idziemy sobie na roketa. No i poszliśmy sobie na roketa, że kurde, w rokecie żeśmy godzinę chyba siedzieli, bo tak się dobrze grało. No oczywiście dobrze, no raz jeden mecz wychodził, drugi nie wychodził i to tak w sumie szło jakoś. Ale na końcu wyszło i tak, że stoczyłem się z rangi, bo miałem platynę 2, a teraz się stoczyłem do platyny 1, więc... dobra, McCormick zakończył robotę, bo mówię, co mi tu mówi, że zakończył pracę? Kurde, ile tych kamieni tam jeszcze leży? Łyżka tylko tonę, a ja już tu przerzuciłem dosyć dużo. Ile tu przerzuciłem? 12 ton? 14 w sumie. Kurde, jeszcze będą mieć tak ten zestaw mi dostarczy przyczep. Że tyle tu kamieni będzie. Dobra, wiem, że nie wziąłem pełnej łyżki, ale już nie chcę mi się dosypywać. Ja teraz obydwie ręce na klawiaturze. Jedno jest oczywiście od sterowania, czyli tak zwany wsad i spacja. A druga ręka jest skierowana do klawiszy JKN. No i N oczywiście, tak, żeby operować turem. Nie wiem, bo mi jakoś zawsze wygodniej było operować to na klawiszach. Bo zawsze tak jakoś trochę żwawiej mi to szło. Po prostu się nauczyłem na klawiszach ogarniać tura i tyle. Bo myszką to zawsze tak jakoś wolno mi szło. No wiadomo, że do zbierania belek to akurat na myszce jest trochę łatwiej. Ale to wiadomo, jak to woli tak naprawdę. Mówię, dwie ręce na klawiaturze, myszka sobie stoi w miejscu i odpoczywa sobie. Tylko myszka się świeci. No bo oczywiście LEDy mam w tej myszce, no to się świeci. Dobra. Do tyłu. Patrz, nie wiem ile tam jest na tym przyczepie pierwszej, ale chyba pełno powinna być. O, jest pełno. Dobra. 19 ton jest, więc będę sypał na drugą już. Tysiąc jeden. Ale co tam? Coś kruk wysłał, ale nie wiem co. Kontrakt na 30 jest zrealizowany. Dobra, zajebiście. No mów! Wiem, gdzie. A to jutro, bo teraz odcinek nagrywam. Z M-Klika. Na razie. No nie, bo to już będzie raczej 22 to. No 21:40 prawie. Na razie. Dobra, połączenie zakończone.
Ten się zablokował, mój kombajnik. Cudowny. Nie wiem, gdzie on skończył, więc zaraz. A tam skończy, dobra. Jak on się wysypie, to ja to zaraz ogarnę. Temu kurs trzeba usunąć. Temu też trzeba kurs usunąć. Dobra, bardzo dobrze, że zakończył pracę. Bo trzeba odebrać kontrakt i zawieźć go na kolejne pole. Stanę już mu na asfalcie, żeby nie było. I odbierzemy sobie pierwsze pieniądze. Odbierz. No 25 tysięcy odebramy. Więc spoko. No i dobra. Tutaj przejazd. Pole 9 jest tutaj, więc. No i dobra, dam mu. Dobra, w sumie niech sobie jedzie od tego punktu. Niech sobie powoli kosi. Ja mam 21 ton kamieni. Dobra, już nawet nie ładuję pełnych łyżek, no bo to się nie opłaca. Czyli nie opłaca, tylko. Za dużo do kręcenia by było. A wiadomo, ja tam dużo z tych kamieni nie dostanę pieniędzy, ale. Ale po prostu muszę się ich pozbyć, no bo. No bo nie będą mi przecież leżeć na tutaj na środku gospodarstwa cały czas. Kurde, to głupie 15 minut sobie z kamieniami będę walczył. No dobra, ale fajnie, przynajmniej odcinek sobie zleci kawałek. A miniaturkę to wiadomo, się ogarnie jakąś po odcinku. A może jutro nawet. Mówię. Teraz odcinki będę starał się co 2 dni wystawiać. No bo teraz widzi się, jak ciężko było. Że 4 dni odcinka nie było. Odcinek się pojawił w poniedziałek i wtorek, bo był vlog. Vlog i Jelengrad. I potem nagle była przerwa aż do soboty. 4 dni było. Ale dobra. Palę mojego Jandira i w sumie jeszcze na stacji mógłbym skoczyć z nim. I w sumie w tym czasie, co się będzie Jandir zalewał, to ja mogę już moim kejsikiem jechać na pole. Tak naprawdę. Ale pierw na stację, żeby sobie zalać ciągnik. Leci ci paliwo, leci, dobra. Więc chciałem dzisiaj sobie case'em pokosić, no bo dawno case'em nie robiłem nic. A case to jest bardzo fajny kombajn. No ten akcjalak jest zarąbisty. Oczywiście asfalt pusty jak zwykle, więc można grzać. Ja asfaltem daleko na szczęście nie mam. Co no jakbym skręcił w prawo. To ja bym wyskoczył tutaj, przy samym polu. Tylko było takie 10 metrów może asfaltem. Ale dobra, wyrąbane. Przejadę sobie sąsiada polem. Oczywiście wiem, czego nie ustawiłem. Tego. Do kamieni akurat nie ustawiałem tego, no bo nie chciałem sobie przeszkadzać. Wiadomo, że przy kamieniach to przydałoby się mieć dobrą widoczność. No i dobra, zostawię tutaj sobie case'a. Ten już dojechał, kolega, więc zaraz szybko mu kurs tutaj ustawię i niech on sobie to talerzuje. Do końca odcinka powinien to zrobić. A jak nie, no to po odcinku się skończy i tyle. Generuj kurs klasy polowej. No i dobra, 4. punkt i niech sobie grzeje.
Jadę szybko te kamienie zawieźć. O, przyczepa jakaś jest zjechana. Dobra, jak będzie jakaś luźna kasa, to się naprawi. To jest 21:39 już. Więc to sobie tak dla pewności zobaczy. No, mówiłem, 15 minut, kurde, z kamieniami walczyć. Ale sam pograć mi nic. No. Elegant. A te teksturki już dawno są. Jeszcze dalej, bo tutaj jest kurczarka z tyłu. Gdzie jest ta kruszarka? Tu jest kruszarka. A tu jest ta kruszarka, dobra. Ja już mi się widziałem. Dobra, te 2800, nie? Zawsze to wiadomo, do przodu. Dwa osiemset? No, 3600 gdzieś zarobiłem z tego. Więc może być. Dobra, i grzejemy na pole i jadę kosić, no bo co? Bo jeszcze czas. John Deere tam sobie kosi, już poprzeczniaki ładnie poobcinał. Miałem 20 minut odcinka i jeszcze 20 minut zostało czasu na nagranie, ale wiadomo, no nie będę tyle przecież nagrywał. Myślę, że 10 minut sobie pokoszę i będzie wszystko, bo już będzie pole zamiecione. Bo John Deere'owi pisze, że niby 27 minut będzie kosił. Więc ja mu pomogę, więc o połowę krócej będzie, czyli jakieś... No, czyli jakieś 10 minut można powiedzieć. Tylko, że on lekko po skosie będzie kosił, ale trudno. Ja będę sobie na prosto kosił, więc tam później się jakoś się złączymy. Lecimy sobie z tym, że paćka. Mam pytanie, ale się zakapeluję, co? Ostatnie 2 tygodnie tylko 7 godzin grałem w Farminga 22. A już gram 40 minut na tej sesji. Ty, ja pierdzielę. Wiem, że powinien kierunek włączyć, ale chcę to sobie szybko ogarnąć ten odcinek już. I mieć spokój. Może ten inspektor jest trochę przedłuży, nie wiem. Nie znam się. Dobra, tego John Deere'a też tu na poprzeczniaku zostawię. Może być tu nawet stać. No i... Oczywiście GPS-i damy sobie do prawej i grzejemy na prosto. Co ten kruk ode mnie chce? Cyk. Cyk. Snapy były otwierane. Ile ich tam?
Ja mam odwrót. Dobra, dobra. Prosimy sobie. Nie wiem, w sumie ile przejechałem. Czy wiesz, że cały przejazd, ale nie wiem. Nie wiem, jak długo mi to w sumie zajęło. Bo się zająłem pisaniem z krukiem. Więc. Dobra, w sumie raz. Raz przy razie będę kosił, no bo. Mogło się w tym przeciąć, ale. Raz przy razie będę kosił, żeby wiadomo. On tam od drugiej strony sobie kosi, więc to tam nie ma problemu. Aha, czy jednak widać, że John Deere jest 8R z modów. Widać. Bo widzieliście? Tylko naczepę widziałem. Bez wózka chyba nawet. Albo z wózkiem? Nie wiem sobie. Ale John Deere nie było widać, więc zaraz jak będę z drugiej strony, to znowu wam to pokażę. No, John Deere sobie kosi, zaraz będzie pełny znowu, więc pójdzie się wysypać. No a ja sobie tak koszę tutaj ten rzepak kejsikiem. Dawno w sumie kejsem nie kosiłem. A ma 8,5 godziny już. Dobra. Elegancko to wygląda. O! Z taką mgiełką to zarobiście wygląda się te biny z tyłu. Na tym skupie zarobiście to wygląda, na tym. Fajnie to wygląda. Jeszcze to wyższe ściernisko i ugniatanie, to jest coś pięknego, nie? Oczywiście jeszcze tekstura kukurydzy sobie zmienię, więc. Bo zarobista na sportalu wyszła taka. Jak to ogląda, jak oglądacie Mafia Solis, to będziecie wiedzieć. Ostatnio kiszonkę robili taką zajebistą teksturę mieli. No, super, że to w ogóle header jest podniesiony, a ja widzę, że gardziel jest na dole, nie? Od kombajny, to super. Ale dobra, rzędy sobie ogarnie. I pojadę sobie na przecinkę. No bo ja dotąd i tak ogarnę skosić. A czy coś więcej ogarnę? Tego nie wiem. Może pokażę wam. O! Może tak wam pokażę. I snapik oczywiście trzeba zrobić. Dwudziesta pierwsza 46 tam jest. O, gdzie zapisz? Ja sobie zapiszę w razie czego. Tego snapa. Nie wiem po co, ale sobie zapiszę. Tyk, 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 tyk. Dobra, tu. Jeszcze dwie osoby muszę zaznaczyć. Dobra, wszystkie zaznaczone? Wszystkie zaznaczone, więc można snapa wysłać. Już sobie oglądam ekran tutaj mojego laptopika. Plaktum. Nie. Dobra, ogarniemy. Ogarniemy. O, już koniec pola. Nawracaj, synu, nawracaj. Raz i drugi przejazd. Nie, no nie mogę, jak tak fajnie wygląda, to jak to na kosę idzie i to. Nie, no, lubię tak sobie oglądać. Lubię sobie tak. Tak nie bardzo, ale tak pod kącikiem to ja sobie lubię popatrzeć. A John Deere kosi? A John Deere nawraca, dobra. W sumie trochę wam tak pokażę teraz.
Dobra. Osiągnięto max poziom. Dobra, zaraz wejdę do tej gry na telefon. Ale pierw muszę tutaj sobie skończyć odcinek nagrywać. A mamy już minut 25. A jak tam Waltra? Waltra 10 minut nie mi pokazuje, ale mnie interesuje bardziej ile punktów ma. 264 zrobione. No to w sumie ma połowę zrobione pola. Więc spoko, spoko. Zaraz tutaj otworzymy sobie rurę i wysypię. A ja chyba z miniaturką już nie... Nie będę chyba nie z miniaturką już nie cudował. Po prostu sobie jutro ją zrobię i tyle. Chyba sobie mu to wideo opuścił. No. Nie no, mówię, nie będę z miniaturką sobie już cudował. Jutro sobie ją zrobię. Bo już mam nawet spoko... Spoko pomysł. Ale to sobie jutro dopiero zrobię. I Legendy ma to na 700, dobra. Nie, dobra. Czekaj, a bo ja miałem na headerze, dlatego ja sobie to opuściłem. Nie J, tylko. Nie N, tylko ja. Jeśli mu to widzę, sobie wysuniemy do przodu, bo to rzepak. Dobra. O! Nawet fajny kadr, bo jeszcze widać tam sobie w tle Jhendira, jak kosi. A my sobie walczymy tutaj. JR 8 jest dopiero. Dobra, zobaczymy. Nie. Na M-kliku. Nie ma czasu. Ja tylko. No ja tylko na odcinkach praktycznie gram w dwójeczkę, dwójkę, no bo tak. Bo tak ogólnie to ja nie gram farminga. Bo co, ja no przyjdę do domu, tak jak mówiłem, no to jestem 16:30 w domu, tak? Zjem obiad. No to jest 17, no bo wiadomo. No zależy w sumie przed 17, ale do 17 sobie poleżę. I wtedy do 17 idę się myć, no to tak gdzieś. Wtedy wiadomo, jak się wykąpiesz, no to trzeba trochę sobie odpocząć. No i tak gdzieś przychodzi ta 17:40, może 50. Najpóźniej o 18 już jestem na kompie. I wtedy wiadomo, coś tam sobie pograć. Najczęściej jakiś CS-ik przez godzinę. No to co, przez CS-a przez godzinę i potem jest już 19. No to jakiś... CS-a przez godzinę, to potem już jest kurde 19 i wiadomo. Teraz ostatnio tak wychodzi, że gram z Krukiem. A jak gram z Krukiem, no to wiadomo, Gear Crux, wiadomo, musi być. No to w sumie praktycznie na nic czasu nie mam już innego. Bo Gear Crux zazwyczaj gram tak z 3 godzinki gdzieś. Bo dłużej się po prostu już nie chcę, bo nie da rady się już wyrobić. Znaczy da radę, tylko się już trochę, po tych 3 godzinach już się trochę nie chce. No a potem wiadomo. No, a jeszcze w tygodniu to zależy. Wtorek, najczęściej we wtorek i w czwartek wypada, że jakieś piwko. A na weekend to też ciężko. No, w piątki akurat mogę grać, ale to też zawsze w piątki gramy o 20. I wtedy gramy sobie na przykład do pierwszej, drugiej. Oczywiście wiadomo, że nie Gear Crux, ale wiadomo, jakiegoś roketa sobie tam pykniemy, tam jakiś Gear Crux się nagra coś. No, i jak starczy czasu i chęci, to po prostu Crux zawsze zwija tak koło po 12. Może maksymalnie w pół do pierwszej, to no wtedy czas. W sumie da się, żeby iść na 15 i nagrać sobie timelapsa z Czech Walery, ale po prostu tego nie robię, bo zależy w sumie, jak jestem wyrąbany. Bo nieraz jestem taki dzień, że mogę sobie pograć na przykład.
A tego nie robię, bo jestem wyrąbany. Dobra, w sumie ostatnie dwa przejazdy i będziemy kończyć żniwa. No ja się akurat wysypię i ten John Deere skończy, więc akurat się wyrobiliśmy z odcinkiem fajnie. No, nie. Więc wiesz. Nie wiem, kurwa, chrup. Kiepski świat, kiepski świat. Dobra, jeden przejazd tutaj. No w sumie akurat dobrze widzę, bo ja się nawrócę. Do góry, a John Deere w tym czasie się nawróci i zjedzie na dół, więc akurat pole będzie skoszone, nie? W sumie ja tu dużo nie skosiłem, jakby nie patrząc. Bo większy w sumie John Deere skosi, no bo wiadomo, on ma większy header. Ja mam tylko 8,5 metra, on ma 10,5. Czy no 10,8 dokładnie, więc on tam trochę więcej zamiata. W sumie to idzie policzyć na przejazdy. Po śladach, ale nie chcę się liczyć tego. Bo o to mnie chodziło, żeby on sobie ładnie tutaj poprzeczniaki obchodził, John Deere. I ja wtedy miałem przyjechać dopiero kościć case'em. I tak w sumie wyszło. Bo dość długo mi w sumie z tymi kamieniami zeszło. Ale najważniejsze jest to, że kamienie są sprzedane. Się pozbyłem ich, więc 11 ton. Ciekawe, czy John Deere w ogóle dojedzie do końca. No właśnie. Ciekawe, czy on w ogóle dojdzie do końca tutaj na sam dół. Nie wiem. Zobaczymy. Jak nie dojedzie, to trudno. O, nie dojedzie, bo ma 11. A jeszcze do końca nie dojechał. Jeszcze do końca nie dojechał. Mu tam wejdzie z 800 kilo, no to. To nie jest za szeroko, więc może. Może mu się uda. A, bo jeszcze mój przejazd bierze, no to na pewno się nie uda. No na stój. Muszę stanąć, bo się nie zmieścimy. Po prostu muszę stanąć, bo się nie zmieścimy. Przejedzie? No nie przejedzie, bo zaryje we mnie. To co, header do góry i do tyłu, nie? Muszę go ominąć, dziada i jechać dalej. I 12 ton, kurde, no nie dojedzie ty. Jeszcze zostanie taki cypek jakiś mały. Będę jajca, jak zostanie mały cypek. A może dojedzie. Zobaczymy. No i dobra, ale ładnie jest pokoszone. Podoba mi się to. I o, dojedzie. Dobra, tak na styk sobie dojedzie. 8 i 8. 16 ton tylko skoczy? Chyba tak. 16 albo 17 ton nakosiłem. No, 10 ton, no dobra. O, i akurat jeszcze ten skończył. Dobra, ciekawe czy ja to wezmę. Bo nie wiem gdzie ja. Dobra, wziąłem na styk. Dobra. Tutaj w sumie jakąś miniaturę fajnie sobie zrobię. Jeszcze nie mam pomysłu jak, ale dobra. Dobra, coś wykombinuję. Może od razu zrobię tę miniaturkę, póki jeszcze pamiętam. Dobra, ja dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka, bo jest 22. A minus mamy 35, więc dziękuję za oglądanie tego odcinka. No i na razie trzymajcie się, cześć cieplutko, papa.